Siemanko ludziska, witam w trzeciej części na psianie. Lecimy z bitem, także wbijamy z przytupem. Piłem kawę GBS, różne smaki stestowałem. Nie pamiętam jakie były, bo ja tego nie zamawiam. To mój ziomek dobrze wie, kiedyś byłem na tej stronie GBS-a, ale nie wiem co tam klikać, bo się nie znam i nie umiem wybrać smaku. Każda kawa GBS-a mi podeszła na żadną, ja nie narzekam. Takie głębokie doznania piję nocą i wieczorem, czasem rano też się łyknę, a najczęściej piję w nocy. Ostatnio piję herbatę, może kiedyś będzie kawa GBS-a. U mnie w domu opowiem wam historię, która mnie spotkała. Paręnaście lat jak zostałem oskarżony o kradzież pieniędzy babce mej koleżanki z domu, pani Kasi i jej rodziny. Byłem w szoku, że zostałem oskarżony o kradzież pieniędzy. Baba mówi, że tam byłem i że pieniądze zabrałem. Cały czas byłem na polu, jedynie byłem w pokoju z kuzynem mej koleżanki. Gdyby nie ludzie i nie obrona, to bym siedział we więzieniu za niewinność, a dzięki ludziom jest ta wolność. No i jestem na wolności, gorzej jakbym poszedł siedzieć za niewinność, to by było nieco głupie. Żądałbym odszkodowania za niewinne przewinienia. Jeszcze byłem na otwarciu u Jehowy w sali Królestwa Świadków Jehowych. Wtedy pojadłem i się napiłem i z ziomkiem gadałem i patrzyłem historię wiary w takiej sali konferencji. Tam gdzie się gromadzi rząd, kiedyś chodziły kociarze i zachęcali do wiary, ale już nie przychodzą, bo pandemia wstrzymała obchody z innej wiary. Każda wiara coś tam skrywa, dni otwarte, bardzo fajne na początku. Doris fajna, dało się z nią dogadać, a już prawie 3 lata ograniczenia w znajomości. Z moim ziomkiem brak wolności i swobody, teraz trzeba się ukrywać po imprezie sylwestrowej. Doris coś odwaliła i mówi, że przeze mnie był chory. Ona wszystko wyolbrzymia i sieje panikę. Od początku ta znajomość to porażka. Ja żałuję, że chodziłem do ziomka, no i teraz ukrywanie, no i na wznak szukanie miejsca, gdzie w ogóle nas nie nakryje. Taka właśnie jest historia Doris, od początku jakaś dziwna w zachowaniu. Byłem głupi, że się dam jej omotać, no i wkręcić tą znajomość. Teraz przynajmniej wiem jak ona jest naprawdę i do czego jest zdolna. Ja się wcale nie przejmuję, o czym mówi, nie chcę mówi, mam to gdzieś od dawna, się nie przejmuję. Kiedyś przejmowałem się bardziej, teraz już nie, no bo nie mam właśnie czym. Ta historia w mej pamięci pozostanie całe życie, o tym nie da się zapomnieć. Tyle z ziomkiem już przeżyłem, a jak zwykle się zepsuło to co było z moim ziomkiem. Długo się znam, kiedyś byłem na chacie z moim ziomkiem w Woli Skupińskiej, tam gdzie kiedyś był dom Jakuba, no i pokoik z komputerem, no i sprzętem tak jak w studio, no i grałem sobie piłką z moim ziomkiem na Woli, taka mała, no i leka. Wtedy Doris właśnie mówi, weźcie proszę tym nie grajcie, no bo okna wybijecie, a potem będziecie płacić za te szkody wyrządzone. Yo, dziękujemy za uwagę i za ten bit w ścianie. Yo, pozdro, elo.